Dobra, mamy wszystko. No bo ja się nie domyśliłem. Wiesz co, zobaczymy jak nam wyjdzie, co z tego zrobimy. Albo jestem tak głupi, albo ten scenariusz jest tak dobry. Fajnie, że... Nie ma problemu. Dobrze. Nie ma problemu. Znaczy, wiesz, no nie wiem, mówię, bo płyta, nie wiem, bo taka okazja specjalna, nie, to właśnie tego miasta. Paweł, czy to są twoje słowa? Czy powiedziałeś to? Rzeczywiście tak było. No nie wiem, no, no właśnie, czekaj, Paweł, bo tak... Wiesz co, no, zwracam się do siebie. Tak, ja bardzo lubię Kraków, kocham Kraków. Pogadajmy już tak oficjalnie. A jak tam w ogóle u was jest, w porządku? Wiesz co, ja zrobię wstęp i wrócimy do tego. Wracaj. Polskie Radio 1030 Chicago, polskieradio.com. Jakub Barwiński, a moim gościem dzisiaj jest Paweł Domagała. Cześć Paweł. Cześć, hej. Dzisiaj specjalna okazja, dlatego że premiera twojej najnowszej płyty, trzeciej płyty, płyta zatytułowana Wracaj, ale do tej płyty przejdziemy może nieco później. Na początku tutaj z Pawłem porozmawiamy może o tym, co się dzieje, dlatego że Paweł, ostatnio jak rozmawialiśmy pół roku temu, z tego co pamiętam, ostatnio rozmawialiśmy w kwietniu, więc już minęło pół roku, myśleliśmy, że, no, że w tym momencie, w listopadzie, wiedzieliśmy, że 20 listopada to data premiery, rozmawialiśmy chwilę o tym, myśleliśmy, że będziemy trochę w innym położeniu niż teraz. No tak, no, no nikt tego nie przewidział, ale... No ale jest jak jest, nie ma co tutaj, nie mamy na to wpływu. Wobec tego my nie przełożyliśmy premiery, postanowiliśmy, że mimo wszystko, mimo zamkniętych sklepów i obostrzeń, jakie tutaj u nas obowiązują, i tak podzielimy się z ludźmi płytą. I, no i tak, dużo osób nam odradzało, żeby radziło, żeby przesunąć płytę, ale jakoś nie chcieliśmy już dłużej czekać, bo po pierwsze obiecaliśmy 20 listopada, wobec czego my dotrzymujemy słowa. Dużo ludzi zamówiło bardzo preorder, wobec czego czułem, że to jest uczciwe, żeby oni go dostali. A po drugie, no naprawdę jestem dumny z tej płyty i chcę się, po trzecie, jestem dumny z tej płyty i chcę się jak najszybciej już nią podzielić, żeby ona tak nie siedziała, żeby to wszystko nie buzowało we mnie, tylko żeby już oddać ją ludziom i zobaczyć, co się stanie. A jeżeli chodzi o koncerty, Paweł, to tęsknisz za tymi koncertami, bo jednak w tym roku trochę je rozegraliście z tego, co patrzyłem. Coś tam, coś zagraliście, niestety jak musiałeś... Jak był ten taki moment złagodzenia restrykcji, to chyba zagraliśmy 4 koncerty, no ale tak, cała jesienna trasa jest przesunięta, która miała być taką dużą, ogromną trasą po całej Polsce, promującą płytę Wracaj z nowym materiałem. To jak już wiedzieliśmy, że nie może być tej dużej trasy, takiej po halach dużych, to przenieśliśmy się do małych miejsc, chcieliśmy grać takie kameralne koncerty. Też nie można, wobec czego ta kameralna trasa też jest przeniesiona. No ale no, tak jest i nie ma co, czekamy, aż będziemy mogli grać i mam nadzieję, że słuchacze będą tak samo wytęsknieni koncertów jak my, że się wszyscy spotkamy i będzie to miało jeszcze jakąś taką dodaną wartość, że docenimy to, że możemy się spotkać i wymienić relacjami tą energią. No ale Paweł, zostawmy może temat tej pandemii, dlatego że sam mówiłeś, że ta płyta nie ma być związana i w żaden sposób kojarzona z tym, że jest sytuacja jaka jest, tylko to jest płyta, którą już sobie zaplanowaliście, data była 20 listopada, płytę dostajemy, premiera jest, więc może skupmy się na tym, co robiłeś Paweł przez ostatni czas, dlatego że przez ostatnie 2 miesiące przejrzałem wszystkie twoje chyba posty i wpisy na twoich mediach społecznościowych i byłeś bardzo aktywny. Nie wiem, czy ty wszystkie te wpisy dodawałeś, czy ktoś ci pomagał, dlatego że znalazłem tam mnóstwo różnych, nawet bardzo kreatywnych pomysłów na promocję tej płyty, dlatego że przecież była ta reklama tego kremu, był ten filmik z twoją córką chyba, której nie było na dobrą sprawę widać. Więc wiesz, zauważyłem, że no, dużo tego jest, byłeś aktywny praktycznie codziennie przez ostatnie 1,5 miesiąca, 2 miesiące. No tak, ja tutaj my sami się zajmujemy swoją promocją. Ja sobie wymyślam różne rzeczy, które mnie śmieszą, bawią i myślę, że są też regułą show biznesu. Tak? To się zaczęło od tego, jak nam wszyscy radzili, żeby przekładać premierę. Stwierdziliśmy, że przy tak znakomitej kampanii, jaką prowadzimy, to nie ma strachu i na pewno
Na pewno płyta się sprzedaje, ludzie będą zadowoleni. No i tak to jest, zostało takie jedyne okno, te media społecznościowe, żeby się jakoś spotkać z ludźmi. Teraz 20 listopada mamy premierę i gramy koncert online charytatywny dla Fundacji Integracja, a potem na naszym Facebooku robimy imprezę promocyjną, także będzie się można ze mną łączyć i gadać i dzielić się wrażeniami. Skoro nie możemy zagrać koncertów, nie możemy się spotkać z ludźmi i wymienić tymi naszymi opiniami na temat płyty i podzielić się energią, to chociaż tak to robimy. Oprócz tego też najnowsze wasze dzieło, to najnowsza inicjatywa, czyli ten album ze wspomnieniami związanymi z płytą. To też bardzo ciekawa rzecz. Mógłbyś coś więcej powiedzieć, bo to też ma być, ludzie już nadsyłają, tak? Wam zdjęcia? Tak, tak. Chcemy zrobić taki album w związku z tym, że nie ma trasy. Zdjęć z naszych poprzednich tras, bo tak akurat nas ostatnio wzięło na sentymenty, jak już siedziałem tutaj właśnie, bo jesteśmy tutaj w pracowni, w biurze wytwórni Domagoj Borowiecki, ostatnio siedzieliśmy z Łukaszem Borowieckim i nas wzięło na sentymenty, na to jak to się w ogóle zaczęło, że jednak wszystko to jest, jesteśmy zrobiliśmy sami za nasze prywatne pieniądze, nikt w nas nie wierzył, nikt na nas nie stawiał, udało się, jakoś nas to wzruszyło, zaczęliśmy przeglądać zdjęcia i stwierdziliśmy, że jest tyle tych wspomnień, że skoro nie możemy tworzyć na razie nowych wspomnień koncertowych, to chociaż jakoś tak się połączymy tym, co było z ludźmi. Paweł, porozmawiamy może teraz o płycie. Ja tu mam jeszcze pytania związane z takim światem filmowym, dlatego że o to też chciałbym spytać, ale to zostawię może na sam koniec po płycie. Porozmawiamy o płycie. Wiesz co, ja mam takie pytanie, dlatego że dobrze powiedziałeś, wspomniałeś o Łukaszu, bo Łukasz bardzo ważna osoba, Łukasz Borowiecki. Te płyty są tak samo moje, jak i Łukasza i razem wszystko robimy. I myślę, że to jest taka, że no, Domagoj Borowiecki, ja nie istnieję bez niego, nie istnieję bez mnie, wobec czego to jest jakby oczywiste, no. I też Łukasz nie jest jak, nie jesteśmy jak Simon & Garfunkel, że Łukasz chodzi i śpiewa ze mną i tylko jest basistą, jest dyrektorem muzycznym zespołu i to wszystko jest jasne. Łukasz jest, że tak powiem, producentem muzycznym. Ja mu podsyłam tak zwane piloty, które nagrywam i to jest takie surówki z gitarą i z tekstem. I potem Łukasz odpowiada za całą aranżację i rzeczywiście na płycie wracaj produkcyjnie, jeżeli chodzi o muzykę, moim zdaniem no to bił się na takie światowe wyżyny, bo to jest, no bardzo dziękuję Łukaszowi, bo zrobił kawał dobrej roboty i wiem, ile pracy w to włożył, ile razem w to włożyliśmy, ile to było rozmów, spotkań i jak to wszystko wyglądało. No na płycie, Paweł, jest kilka niespodzianek, jeżeli chodzi o klimaty, przede wszystkim takie muzyczne niektórych utworów. Do tego też dojdziemy, bo sobie spisałem różne, tam przynajmniej z tego co pamiętam, trzy takie mocne akcenty, mocne utwory, które różnią się znacząco od reszty. Możemy powiedzieć, że jest to płyta z gatunku rozrywkowej muzyki, ale ja tam widzę tak, elementy folku, elementy muzyki country, o której sam często mówisz, że cię inspiruje. Do tego nawet w jednym utworze pokusiłbym się o stwierdzenie, że muzyka indyjska może trochę jakieś samby, no ale to dojdziemy do tych specyficznych utworów, które tu mają w sobie nieco później. Jak nagrywaliście, Paweł, tę płytę? Czy to były też takie nagrywki korespondencyjne przez to, że właśnie ten rok jest taki, czy jednak spotykaliście się w studio? Wiesz co, no... Spotykaliśmy się z Łukaszem, no ale byliśmy wszystko w reżimie sanitarnym. Było to, z maseczką śpiewałeś, tak? Było to dość trudne. No chłopaki też zdalnie nagrywali na przykład skrzypce, bo Łukasz Kurowski na przykład na co dzień mieszka w Wenecji, wobec tego. No. To już w ogóle byłoby niemożliwe, żeby tutaj przyjechał na sesję, ale dużo było takiej pracy, takiej właśnie Łukasza też produkcyjnej, że sam dużo nagrywał instrumentów, bo, ale tak to nagrywaliśmy normalnie. To Paweł, przejdźmy może tak szybko po utworach, po 13 utworach, jakbyś chciał nieco więcej nam zdradzić tutaj, nieco więcej może się dowiemy. Powiedz wracaj, tu, za daleko, odszedłeś już.
Wracaj to jest pierwszy utwór, tytułowy singiel. Znaliśmy go już wcześniej, jeszcze kilka innych. Mocno wszyscy go słuchaliśmy, ja też mam go mocno słuchanego i ogranego w radiu naszym. Słyszymy tę nutkę folkową i tę nutkę country. Dlaczego wybrałeś akurat Wracaj jako tytułowy singiel i nazwę samego albumu i do kogo zwracasz się w tym utworze? To jest moje pierwsze pytanie. Wiesz co, no, zwracam się do siebie. Wracaj. Bo myślę, że taka idea, jaka pierwotna, jaka się narodziła we mnie, żeby stworzyć te płyty i tak jak sobie myślałem o niej i chyba Wracaj było taką pierwszą piosenką, którą napisałem. To wiesz, dużo się wydarzyło przez te dwa lata tak naprawdę od premiery 1984. Nagle z niszowej muzyki staliśmy się po prostu komercyjni i popowi, co jest bardzo fajne, ja to też bardzo lubię, ale wiesz, w pewnym momencie był już taki, jak tam jest w całym tym szale, ciągle gubię się, że już nie wiesz, o co chodzi i ja się bałem, że stracę taką pierwotną radość stworzenia muzyki, z tego, czym to naprawdę jest, dlaczego chciałem to robić, co było na samym początku, to takie pierwotne marzenie, które narodziło się w młodym chłopaku z Radomia. Też bałem się, że się zmienię, że coś się we mnie zmieni, bo nagle wiesz, ludzie, którzy cię nie poznają albo mają cię gdzieś, chcą być twoimi przyjaciółmi, ja, cześć Pawełku, bo tak to po prostu działa. I bardzo mi zależało na tym, żeby nie stać się tym, kim oni mnie widzą, czy żeby sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę nic się nie zmienia i z takiego lęku przed tym, żeby nie zwariować przed tym wszystkim. Stało się to wszystko. Też w tekście jest dużo odniesień do moich poprzednich numerów, bo i dopowiem ci o mnie i do jestem tego wart. Też oczywiście tutaj się zwracam do Zuzki, żeby mnie pilnowała. I też jest ważne dla mnie ta końcówka, kiedy już wchodzi, że tak powiem, do country, czego nie dotkniesz, zamieniasz w miłość, więc dotknij mnie, na co nie staniesz, z prochu powstaje, depcz po mnie. Żeby się po prostu nie bać, że to się wszystko skończy, bo wiesz, w pewnym momencie jest nagle taki strach, że nawet się nie potrafisz tym cieszyć, tylko boisz się, że stracisz to, co masz. Bo w takiej sytuacji wolę nic nie mieć, niż cały czas się bać, że coś stracę. I to był taki utwór oczyszczający, który pozwolił mi wrócić do takiej pierwotnej radości i takiego pra przyczyny tego, dla której to wszystko się zaczęło. No to Paweł, utwór numer dwa. Była Warszawa, był Radom. No i dostaliśmy w końcu Kraków, doczekaliśmy się tego utworu. Ja mówię doczekaliśmy, dlatego że ja jestem mocno związany z Krakowem, mieszkałem tam, studiowałem. Jeżeli chodzi o jakieś miasta w Polsce, to przede wszystkim Kraków dla mnie. Dlatego cieszę się, że jest taki utwór, ale Paweł, na wstępie do tego utworu mała anegdotka. Przeczytałem w którymś wywiadzie z tobą, tu cytuję, przyjechałem na egzaminy do Krakowa, wysiadłem z pociągu i w ciągu pół godziny pobytu w mieście stwierdziłem, że nie chciałbym tu mieszkać. To właśnie tego miasta. Paweł, czy to są twoje słowa? Czy powiedziałeś to? Rzeczywiście tak było, ale teraz mam żonę z Krakowa i kocham to miasto. I rzeczywiście to jest taki utwór. On się narodził w ogóle tak, że jak kręciliśmy teledysk do Czasami, to siedzieliśmy z Łukaszem, bo tam była taka scena, że gramy sobie scenkę i zaczęliśmy sobie jamować. Ja zacząłem grać tu. Jakby od tego się narodziło i długo nie wiedziałem, o czym może być ta piosenka. Kiedyś byłem w Krakowie i pojechaliśmy do teściowej. Byłem tam z dzieciakami. Przez tydzień nie można było wyjść z domu, bo taki smog, że dzieci nie mogły wychodzić na dwór. Na pole, przepraszam, w Krakowie na pole. No i jechałem samochodem jeszcze nade mną w jakimś takim listopadzie, padał deszcz, była taka mgła, nic nie było widać. Ja się poczułem tak źle. Wiem, że to nie najlepiej świadczy o Krakowie, ale sobie pomyślałem, że gdyby cały świat tak wyglądał i jakoś to się tak wpisało wtedy w taki stan
niepewności, jakiś taki lękowy stan, w którym byłem, że ten Kraków we mgle nagle tak zniknął. Ja widziałem, że jest piękny, że tam jest piękna historia i wszystko, ale tego nic nie było widać. Czasami w życiu tak jest, że wszystko, co mamy dobre, piękne, czy gdzieś tego nie widzimy i to gdzieś znika za mgłą i czasami też tak chcemy tego, że po prostu miałem jakieś takie poczucie, że ten świat się rozpada, że wszystko, co znałem, co do tej pory było dla mnie ważne, że to gdzieś się rozpada. Tutaj, wiesz, dużo takich rzeczy się działo naokoło, że gdzie nie spojrzałeś, nie było ratunku, wszystko się rozwalało. Wszędzie była ta mgła, ta taka nieprzyjemna atmosfera, ale gdzieś w gruncie rzeczy wiedziałeś, że za tym wszystkim jest ten piękny Kraków. I to jest chyba taka pierwsza moja piosenka, która opiera się na pewnej atmosferze, ja bym ją nazwał, jeżeli chodzi o to, jak ja o niej myślałem, że ona jest taka teatralna, że ona się opiera na pewnym stanie, opisuje pewien stan, w którym jestem, nie jest taka dosłowna i nie jest wprost. Potem pamiętam, jak z Łukaszem pracowaliśmy nad tym, to tak bardzo chciałem mieć dzwon Zygmunta w tle. Myślałem, że to będzie i jest prawdziwy dźwięk dzwonu Zygmunta, wiesz, który jakoś, jakkolwiek się zmienia ten świat, jakkolwiek się zmienia ten Kraków, to on cały czas bije. Ale Paweł, wiesz co, właśnie chciałem ci zadać pytanie odnośnie tego tekstu, ale już wszystko mi powiedziałeś o tym smogu, o tej całej historii, więc tylko jeszcze odnośnie muzyki spytam, dlatego że to jest ten jeden z tych utworów, o których wspominałem na samym początku naszej rozmowy, który różni się bardzo. Powiedziałeś o tej właśnie takiej aranżacji teatralnej, a jeżeli chodzi o samą muzykę, to są tu takie stawki, które moglibyśmy określić jako takie elektroniczne stawki, które na przykład, nie wiem, jak słucham, to jakbym usłyszał jakiś dźwięk, nie wiem, z festiwalu Sunrise na przykład. Coś tego typu. Jest tu właśnie też inaczej. Nie ma drugiego takiego utworu na płycie. Tak, rzeczywiście tak chcieliśmy, żeby taka była płyta. Jest bardzo, tak powiem, na razie taka ambientowa, nawet solo gitary jest takie ambientowe bardzo. No bo wydawało mi się, że to pasuje. Ja też lubię taką muzykę i akurat ten beat, ten flow, który tam jest, bardzo moim zdaniem pasował i do tego numeru i też słucham, też się inspiruję taką muzyką i tutaj akurat bardzo to pasowało. Też pomyśleliśmy z Łukaszem, że fajnie będzie zrobić ten efekt na wokalu. I co więcej, też Łukasz, wiesz, wywodzi się też z muzyki elektronicznej, jest bardzo w niej biegły i to są też gdzieś jego korzenie i jest w tym dobry, więc z tego stwierdziliśmy, czemu nie, a mi się bardzo ten utwór podoba muzycznie, myślę, że jest naprawdę, naprawdę dobry. No to ja myślę, że teraz, jak nas usłyszy ktoś z Krakowa, a dobrze wiemy, że Kraków to bardzo imprezowe miasto, to na przykład ten utwór Kraków typowo, nie dość, że będzie można puścić na jakiejś takiej imprezie typowej krakowskiej, to jeszcze większość fanów z ulgą przyjmie to, że jednak Paweł Domagała lubi ten Kraków, że jednak dużo się zmieniło. Tak, ja bardzo lubię Kraków. Kocham Kraków, kocham Krakowian. Krakowiaków. Także mam nadzieję, że będzie brzmiał na krakowskich imprezach, na Kazimierzu, na rynku, wszędzie, na Podgórzu, niech idzie. Niech idzie, no to my może idźmy dalej, Paweł. Wiem, już dzisiaj nie muszę. Przejdźmy do utworu numer 3, jest to utwór Milcz. No i z tym utworem mam pytanie odnośnie warstwy tekstowej, mam pytanie od właśnie, dlatego że wiele jest utworów na płycie Wracaj, gdzie rzeczywiście no, zwracasz się do kogoś. Wcześniej mi powiedziałeś, że zwracasz się do siebie, że zwracasz się do siebie z poprzednich płyt, że zwracasz się do swojej żony, więc na tym utworze do kogo kierujesz te słowa? Te słowa stoisz z boku, to milcz, nie wiesz o mnie nic, czyli na takiej zasadzie, nie wiem, ja sobie to wyobrażam, że do, nie wiem, do jakichś pismaków, to może dziennikarzy, hejterów, którzy coś tam, wiesz, myślą, że wiedzą lepiej niż ty, a stoją z boku rzeczywiście i nie są w to zaangażowani na przykład. To jest tak naprawdę skierowane, ja mam jakąś swoją historię, która jest tylko moja i z której ja się wywodzę, którą całą jestem, tę historię, mam jakieś swoje przejścia, te sprawy, które miałem sobie załatwić, pozałatwiałem. Dużo mnie to kosztowało, mam załatwione, a tak jak ciebie, wiesz, no
jest o tym, że tak łatwo wydajemy opinię, że teraz wszyscy wydają opinię i wydaje mi się, że po pierwsze, że ta opinia jest ważna. Ja uważam, że nie każda opinia, nie wszystkich opinia jest ważna, na pewno nie dla mnie osobiście i tak naprawdę każdy chce na każdy temat wydać jakąś opinię z taką ostateczną pewnością. Ja jestem na przykład cały z niepewności, ja nie mam żadnej pewności. W życiu bym nikogo nie osądzał, nie mówił, bo nie mam takiej pewności, a bardzo dużo osób i dziennikarzy, i fanów, i ludzi mają jakąś taką pewność w wydawaniu sądów, opinii, nie, tak naprawdę nie wiedząc nic, nie stojąc ze mną, czy z kimkolwiek innym na ringu, na arenie, nie przeżywając tego, nie mając mojej historii, myślę, że mogą to oceniać. I to nie jakieś rzeczy, które bezpośrednio dotyczą ich, tylko które dotyczą mnie. Wobec czego o tym jest ta piosenka. Jeżeli nic nie wiesz, każdy człowiek ma jakąś historię, o której nikt nie wie i takie łatwe, teraz jest taki świat takiego łatwego wyrobania wyroków, wydawania opinii, osądów, nie mając ku temu żadnych, ale to żadnych podstaw. Ja się boję takich ludzi, którzy mają pewność w wydawaniu właśnie wyroków, opinii, osądów na temat drugiego człowieka. Szczególnie, że to, o czym mówisz, Paweł, zauważyłem, że to dość często jest tak, że ci ludzie, o których ty teraz powiedziałeś, dość często te opinie ich tworzą sobie te ostateczne opinie według nich, które są, wiesz, na które poparcie mają, nie wiem, coś, co gdzieś, coś przeczytali z artykułu, nawet nie wiedzą, czy to jest sprawdzone, ani to nie są ich doświadczenia, bo o ile jeszcze możemy zrozumieć człowieka, który rzeczywiście mówi na bazie swoich doświadczeń, bo przeżył coś i mówi na ten temat, o tyle, nie wiem, no, ktoś, kto wskoczył do internetu, przeczytał jakiś artykuł i nagle jest ekspertem, no to rzeczywiście, no, to jest powszechne. Żyjemy w świecie ekspertów na każdy temat i takiej, moim zdaniem, niebezpiecznej pewności o swojej racji. Czego o tym jest ta piosenka? Ja znam swoją historię, wiem, co przeszedłem, co przeżyłem, ile mnie kosztowało pracy, wysiłku, zmiany, żeby był tym, kim jestem teraz. I naprawdę mam grono zaufanych ludzi, którzy wiedzą o mnie tyle, że mogą o mnie mówić, czy mogą mi dawać rady, ale mam też mnóstwo osób, które nie wiedzą absolutnie nic. A nie tylko o mnie, ale o wszystkim i o wszystkich. To nie chodzi tylko o znane osoby, tu chodzi w szkole dzieciaki, no wszędzie. To jest taka nieznośna pewność swojej racji. A jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, Paweł, to wiesz, ja na tej płycie, trudno mi było znaleźć na tej płycie spokojny utwór, dlatego że za każdym razem, jak się łapałem, że znalazłem jakiś spokojny utwór, to tak jak w utworze numer 3, Milcz, zmieniało się wszystko mniej więcej w połowie, druga połowa była, nie wiem, było więcej instrumentów, był szybszy na przykład beat, było nieco inaczej. Powiem ci, że znalazłem jeden utwór spokojny na tej płycie, ale do niego przejdziemy jeszcze. Czy to był celowy w ogóle zabieg? Dlatego, że jak wiesz, jak się przygotowywałem, jak czytałem, słuchałem z tobą wywiady, to mówiłeś o tym, że na przykład niektórzy zwracali uwagę, że twoje poprzednie płyty były smutne, że były takie osądy, komentarze, że na przykład jest smutna, że są smutne utwory, jakieś spokojne. Czy chciałeś też dać na tej płycie tak trochę odbicie od tego, żeby pokazać, że nie ma, bo za bardzo tych spokojnych utworów nie ma, na pewno nie w całości. Oczywiście, no, na pewno nie myślałem, żeby to zrobić, bo ktoś wydał jakąś opinię na temat moich piosenek, ale rzeczywiście chcieliśmy to urozmaicić i też pokusić się o to, żeby ta warstwa muzyczna była taka różnorodna i żeby dać, ja to tak nazywam, żeby dać czas muzyce, żeby ta muzyka też miała czas zaistnieć, żeby to nie było takie wyliczeniowo-radiowe, że piosenka ma trwać 3:30, tekstu ma być 90%, ludzie wyłączą. I jakoś w pewnym momencie to było dla mnie za mało. I nawet jak, wiesz, jak posłuchasz takich moich mistrzów, których ja czy teraz słucham, czy z dzieciństwa, no to wiesz, nawet pierwszy Queen, ile tam było muzyki. Teraz tej muzyki nie ma. Teraz jest po prostu byle 3:30 tekst. A tutaj chodziło mi o to, żeby opowiedzieć jednak jakąś historię, wprowadzić słuchacza w jakiś świat, który jest moim światem, żebym mu go jak najdokładniej, jak najprecyzyjniej pokazać. I to wiesz, to też nie wiem, czy to są na pewno na przykład Milcz jest takim
takim moim zdaniem nostalgicznym numerem, ale też chciałem, żeby on nie miał takiego przesłania, że to jest smutek, że ja się obrażam na ludzi i teraz będę wielką, niedostępną gwiazdą. Wobec tego też tak chcieliśmy z tym zrobić, bo to jest też tak naprawdę wesoły numer, znaczy wesoły, no, że nieważne co ludzie mówią, jakie dają osądy, nie mają ku temu żadnych podstaw. Dla mnie najważniejsza jest moja rodzina i ja z nimi mam być poukładany i w tym gronie najbliższych. A muzycznie rzeczywiście chcieliśmy sobie dać czas i niczym się nie ograniczać. Skoro jesteśmy wolni i tak sami sobie robimy tą płytę, nikt nad nami nie stoi, to żebyśmy nie narzucaliśmy sobie żadnych ograniczeń, tylko jak chcieliśmy, żeby coś trwało długo, bo tak czuliśmy, no to po prostu tyle trwało. I wtedy jest czas na to, żeby ta muzyka się rozwinęła, bo tak, wiesz, jak utwór jest krótszy czy coś, no to nagle to jest jakiś taki nienaturalny przeskok, a tutaj to miało czas urosnąć i rzeczywiście ja na przykład bardzo sobie to cenię i to bardzo mi się podoba, że wiesz, początek utworu i koniec to są dwa różne światy. I to jest według mnie takie, no, takie piękno muzyki, że ona ma czas zaistnieć w piosenkach. No, świetnie to powiedziałeś, Paweł, bo rzeczywiście jak przesłucha się całą płytę raz albo kilka razy, to można zauważyć, że szczególnie te drugie połowy tych utworów, są to takie połowy, które... Tam jest dużo takiej wirtuozerii, bo na tej płycie w wielu utworach jest bardzo dużo w ogóle instrumentów. Przecież tak, na samym tym utworze Milcz, tam jest chyba jakieś ukulele albo banjo, poprawnie, jeżeli się mylę, ale ktoś tam tak sobie brzdąka. Tak. Tam. No, dużo tam jest takich ludycznych i ciekawych instrumentów. Wszystko potem, skrzypce wchodzą, coraz więcej wchodzą. Wiesz co? Ja ci powiem tak, że tutaj już nawiązując do na przykład moich inspiracji, co ja lubię w muzyce, co mi się podoba i co jakby mnie zmienia i na mnie działa, bo jakby wiem jak to brzmi, ale sprawia, że nie wiem, że to mnie inspiruje jako człowieka, nie mówię jako muzyka, ale że o czymś sobie marzę, coś sobie wyobrażam, wpadam na jakieś pomysły, nawet rozwiązuję sobie jakieś problemy, to jak ja zasłuchiwałem się w koncertowe, co prawda, płyty Dave Matthews Band, ale tam było coś takiego, że on tym swoim wokalem na początku i tym takim rozwijaniem, bo on ma jeszcze bardzo, wiesz, intro ma też bardzo długie, my tutaj na płycie tego nie robiliśmy. Wchodzisz w jakiś świat, potem on śpiewa, rozumiesz, o czym on śpiewa teksty, zostawia cię w pewnym stanie, a potem masz też ten czas taki dla siebie, żebyś ty się w tym zanurzył. Po prostu jesteś w innym świecie i zapominasz i wiadomo, że to nie jest koncert, nie możemy 14-minutowych utworów robić, bo nikt by tego, ale żeby chociaż dać ludziom taki znak, że możecie sobie spokojnie tutaj, to jest też czas dla was, że ja was nie będę tak atakował, że szybko do brzegu, bo nie puści nas komercyjna stacja. Wobec tego to też gdzieś w mojej głowie było takie, zwłaszcza po tym, wiesz, po tym właśnie pytaj po tej drugiej płci, że spokojnie, nie puszczą, to nie puszczą, jak utwór ma trwać tyle, bo tyle chce, to tyle będzie trwało. Świetny, Paweł, naprawdę świetny. Świetnie to powiedziałeś, bo rzeczywiście to jest chyba taki jeden z głównych punktów całej tej płyty, to o czym mówisz. A jeżeli jesteśmy przy tych inspiracjach i mówisz o Dave Matthews Band, to widziałeś na żywo, z tego co kojarzę? Tak, widziałem na żywo. Jeszcze przed pandemią Dave był w Warszawie i byłem na koncercie, nawet miałem spotkanie z Dave'em, także chwilę pogadaliśmy, co było takim moim naprawdę dużym przeżyciem, bo to jest taki mój ogromny idol. Pamiętam, że robiliśmy sobie zdjęcia i powiedziałem, że mu on tak sobie zażartował pewnie. Ja jak tak zażartował, to może coś z tego będzie. Nie wiem, czy opowiadałem już tobie tę historię. Nie, nie opowiadałeś. I mówię mu, no to okej, okay, no to jak to ci przyślę, dobre zdjęcie wyszło. Mówi, o, fajne zdjęcie wyszło. Mówię, no to ci prześlę. No i chciałem przesłać na Instagramie zdjęcie na tą jego oficjalną, ale wcześniej robiłem zdjęcie mojej teściowej z moją w ogóle córką malutką i coś źle i wysłałeś tamto mojej teściowej z moją córką, także pewnie myśli, że jestem jakimś idiotą, nigdy nie odpisał, także tak zakończyła się moja przyjaźń z Dave'em. Później jeszcze raz to zdjęcie... Wysłałem, ale nawet nie odczytał, także to pewnie było takie kurtuazyjne, a ja
Wiesz, myślałem, że może odczytaj i napisze, o dzięki, że będziemy przyjaciółmi, będziemy się odwiedzać i do siebie dzwonić, ale Na nic płytach, takiego że na swoich płytach będziecie. No może jeszcze, nie traćmy nadziei. Paweł, przejdźmy może do czwartego utworu, Żmijowisko. Znaliśmy już Żmijowisko, też było jednym z był jednym z utworów, które wcześniej były opublikowane, bo była to też piosenka do serialu. Wobec tego moje pytanie, kiedy napisałeś tę piosenkę, Paweł, dla naszych słuchaczy też informacja, czy była ona jakoś zmieniana specjalnie trochę pod kątem tego, że znajdzie się też w serialu? Czy na przykład, nie wiem, może miałeś jakiś inny roboczy tytuł wcześniej tego utworu i ten utwór miał się znaleźć na płycie, a później nagle zmieniłeś to trochę? Nie, ja dostałem po prostu propozycję, żeby napisać piosenkę promującą serial i to było w momencie, kiedy byłem na wyjeździe, wobec tego zawsze mam ze sobą gitarę. To było 3 czy 4 miesiące poza domem. Taka ciężka praca, wobec tego to była też dla mnie rozrywka, że miałem coś do robienia, ale to jest bardzo ciekawe, bo jak grałem ja... Jakby wymyśliłem... I wymyśliłem jakby samą melodię i tak na takiej zwanej, my to nazywamy po norwesku, śpiewałem i nie byłem w ogóle w stanie wymyślić tekstu do tego. Nic, niczym mi się to nie kojarzyło, jakoś miałem... Byłem tak blisko i tej postaci, i tej atmosfery na planie, i cały czas czytałem książkę, scenariusz, już po prostu miałem dosyć tego. I nic mi nie było. I tutaj z Zuzą, że dużo z nią rozmawiałem, także to jest jedyny utwór, do którego nie napisałem tekstu na tej płycie, bo tekst napisała Zuza, czyli moja żona. Wysłałem jej ten utwór, tą prewkę. No i potem przyjechał do mnie Łukasz i kombinowaliśmy. I tutaj też, wiesz, to co Łukasz zrobił z tym aranżacyjnie, no to jest taka muzyka filmowa, jakich mało. Także tutaj znowu szedłem dla Łukasza, bo tak jak, wiesz, jak to lubię podkreślać, że bez niego to te moje piosenki takie by były, wiesz, no, taki z gitarką koleś, taki radomski Ed Sheeran, bardziej oazowy. Paweł, a mam pytanie odnośnie tych dzieci, które słyszymy. Czy jest to ktoś specjalny, jeżeli chodzi o te chórki dziecięce? Czy na przykład, nie wiem, jest to może twoja córka, czy kto tam? Tak, jest moja córka i też dzieci Maćka Lisieckiego, operatora, z którym zawsze współpracuję i to są nasze dzieci i nagraliśmy je, także miałem fajną zabawę. Bo jeżeli chodzi o muzyczny właśnie aspekt, to jeszcze co mógłbym dodać, to zarówno na Żmijowisku, jak i jeszcze na kilku innych utworach, słyszę takie dźwięki takiego mojego jednego ulubionego artysty, który gra tak trochę folkowo, alternatywnie, rockowo. Hoosier, kojarzysz tego irlandzkiego muzyka? Tak. Hoosier? No wiesz co, powiem ci, że bardzo często się łapałem, szczególnie jak ty na przykład zaczynałeś trochę od tam gitary akustycznej, jak jeszcze nie było tylu tych instrumentów w niektórych utworach, to bardzo często się łapiesz, że kurczę, że, no, że to brzmi tak właśnie podobnie i bardzo się cieszę, bo ja go uwielbiam, jest znakomitym artystą. No to wiesz, no takie porównanie to dla mnie tylko nobilitacja i napawa mnie dumą. Także bardzo się cieszę. Nie było to jakby celowe, ale rzeczywiście no też w jednym w Wiatak Umiem też chcieliśmy koniecznie tam irlandzką. Łukasz wymyślił irlandzkie skrzypki, wobec tego to też jak on jest też chyba tak, on jest Szkotem? On jest Irlandczykiem. Irlandczykiem, no właśnie, także tam mamy już takie typowo irlandzkie skrzypce. Wobec tego rzeczywiście nie ograniczaliśmy się, jeżeli chodzi o to, żeby stylistycznie to było jakoś tak. Też stwierdziliśmy, że mój głos to wszystko spaja w jedno i nie ma co się bać, czy będzie jakiś taki duży rozstrzał. Wobec tego robiliśmy takie piosenki i takie aranżacje, jakie chcieliśmy. A ja nie chcę więcej dać. Nie chcę.
Paweł, piąty utwór to utwór Zamykam się na świat i tutaj muszę powiedzieć, że ja mam takie odczucie, że klimat trochę podobny do tego z Milcz, do tego z utworu Milcz, ale tak samo jeżeli chodzi o tę drugą połowę. Ta druga połowa też jest bardzo dynamiczna, a też ktoś może powiedzieć, że taki spokojny utwór na początku, a później pojawiają się między innymi te piękne klawisze i kto, i tu pierwsze pytanie, kto gra na tych klawiszach? Czy jest to Piotr tak jak na 1984, czy ktoś inny? Z nami od początku gra Piotr i Wrąbel i mam nadzieję, że będzie grał jeszcze długo wobec tego klawisza. Niezmienny. Nagrał Piotrek genialnie. I to jest też taki utwór trochę podobny, podobny do tego Milcz, ale jest taki bardziej, nie wiem jak to nazwać, społeczny, że w pewnym momencie ja wiesz, jestem tylko aktorem, jestem tylko muzykiem, tylko aktorem, a ludzie oczekują, że ja nagle przybiorę postać jakiegoś mędrca, zbawcy narodu, będę się wypowiadał właśnie na każde tematy, że opowiem się po której ze stron, że będę, ja nie chcę tego robić i wiesz, i też dużo ludzi coś od ciebie chce, bo nagle im się wydaje, że nie wiadomo jak jesteś bogaty, nie wiadomo, wiesz, skąd i w pewnym momencie podczas tej trasy miałem takie załamanie, że po prostu przestałem lubić ludzi, bo każdy coś właśnie albo mnie chciał ocenić, albo mi dowalić, albo coś ode mnie chciał, a nie było takiej po prostu czystej relacji, wiesz. Także o tym jest ten utwór, że już miałem dosyć, zamykam się i dajcie mi wszyscy święty spokój. No to jest taki zapis jakby takiego mojego załamania tym wszystkim. Tam są też oczywiście instrumenty smyczkowe, są skrzypce Łukasza i dlatego mówię, że właśnie podobny jest ten utwór też do Milcz z tego względu, z tej warstwy tych instrumentów. Naprawdę jest sporo tych instrumentów na praktycznie każdym utworze i mi się to osobiście bardzo podoba. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Paweł, utwór numer 6 to Ja tak umiem, też singiel, który wcześniej wyszedł, znaliśmy go. I dla mnie, nie wiem, jak myślę o Ja tak umiem, to myślę też trochę o Wracaj. Według mnie to tak jakby, nie wiem, popraw mnie, jeżeli jest inaczej, ale wydaje mi się, że to jest tak jakby była moneta. Na jednej stronie jest Wracaj, a na drugiej jest Ja tak umiem. Coś mi się tak łączy, jeżeli chodzi też o sam ten tekst, dlatego że w tekście Wracaj zwraca się tak jakby do kogoś, a Ja tak umiem mówisz tak jakby o sobie. Tam są jakby, niby traktuję o tym samym, ale tak jakby z drugiej perspektywy, tak przynajmniej mi się wydaje. No Wracaj to w ogóle jest taki utwór, który wydaliśmy dokładnie, premierę miał pierwszy dzień pierwszego lockdownu, także najgorszy termin premiery. Teledysk jeszcze zdążyliśmy zrobić z chłopakami, z moimi przyjaciółmi. Ale wiesz, no to jest taki utwór, on miał być taki lekki, łatwy, ale o ciężkich sprawach, bo on się narodził stąd, że się rozmawiałem z kumplem, kiedyś wróciłem z trasy, on wydzwaniał, bo się znowu rozstał z dziewczyną i gadaliśmy o tym, bo on ułożył takie zdanie, że on nie potrafi może po prostu być w związku i się zakochać, że nie umie kochać. No wiecie, to takie trzecia w nocy, facet po 40, wiecie, możecie sobie wyobrazić kontekst wobec czego. Stąd powstał ten utwór, że tak naprawdę sobie pomyślałem, ale każdy potrafi, no każdy potrafi, każdy tego chce i też mi się wydaje, że jeśli chcemy, to umiemy i można właśnie poskładać te wszystkie rzeczy, można odnaleźć to, co zgubione i o tym jest ten numer i też pilnowaliśmy, żeby on był taki pogodny, o tak powiem. Nie chciałem, żeby on był taki właśnie o miłości, o tym trudzie takiej miłości, że to jest takie trudne, tylko żeby to jakoś tak odciążyć. I o tym jest. Ale czy jest jakby, czy dla mnie one nie są połączone, bo pewnie to jest ta sama tematyka, ale może rzeczywiście inna perspektywa, bo Wywracaj nawiązuje do swoich doświadczeń, a Ja tak umiem do doświadczeń przyjaciela.
I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, Paweł, ten utwór jest taki bardzo pozytywny, przystępny, idealny do radia. Bo powiem ci, że no jak na mnie idealny właśnie utwór do radia, traktujący o takich właśnie trudniejszych sprawach, jak powiedziałeś, ale cały czas my go gramy i jest świetny, jeżeli chodzi o puszczanie, właśnie takie pozytywny przekaz, a pod tym wszystkim jest jakieś inne drugie dno. Przywołałem burzę, mamo. Nie pamiętam, gdzie jest ląd. Już chyba nie wrócę, mamo. Paweł, synku mój, numer 7. Znowu utwór taki z bardzo fajną, delikatną, folkową nutą charakterystyczną. I właśnie po tym, co mi teraz mówisz, ja też zmieniam trochę patrzenie na te utwory, które mam. Wiesz, mam przygotowane tam inne moje przemyślenia, a tak krok po kroku trochę zaczynam, wiesz, dokładać sobie różne elementy, o których mi wspominasz. Więc cały ten koncept płyty Wracaj, o której powiedziałeś mi na samym początku, wydaje mi się, że w tym utworze, w synku mój, też jest tak bardzo dobitnie to Wracaj przekazane, bo tak jakby, nie wiem, wspominasz tam lata dziecięce, tak, że wiesz, że ta rozpętanie wojny, o którym śpiewasz, to jest ta wojna, tak jakby, nie wiem, kariera aktora i muzyka, która zmieniła trochę parę spraw, czy jak to wygląda z tą wojną? No wiesz co, no każdy ma jakąś taką swoją wojnę, że zaplątujemy się w jakieś takie rzeczy, takie relacje, że w pewnym momencie obracasz się i widzisz, że jesteś człowiekiem, którym nigdy nie chciałeś być. Jesteś w miejscu, w którym nigdy nie chciałeś być. Robisz rzeczy, których nigdy nie chciałeś robić. I gdzie nie spojrzysz, tam jest nie tak. Że właśnie trochę tak, że to wszystko się rozpada i nie wiem, czy może ja mówię za siebie, nie, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś doświadczenie, które każdy przeżył, że ty nigdy nie chciałeś być w takim miejscu, nigdy nie chciałeś się tak zachować, nigdy nie chciałeś być. Czy to jestem ja, czy to naprawdę jestem ja? I tak jakbyś mógł jeszcze raz zacząć, wrócić do takiego bezpieczeństwa, gdzie wszystko było takie proste, gdzie świat był taki naiwny, gdzie wierzyłeś w drugiego człowieka, gdzie nie miałeś żadnych doświadczeń, jeszcze nikt cię nie skrzywdził, jeszcze ty nikogo nie skrzywdziłeś. Jeszcze nie wiesz, to jest tak naprawdę cierpienie i ten świat ci się wydaje po prostu piękny, bez troski, że z tą największą radością dla ciebie jest, że cię przytuli mama, że nie wiem, że czujesz te zapachy dzieciństwa, których potem przestajesz już je czuć, bo ich już może nie ma i że tak tylko marzysz o tym, żeby ta mama cię przytuliła, że wszystko takie wartości, które ci wpajali rodzice, albo nagle to okazuje się, że to nie są już twoje wartości, albo są, ale nie potrafisz żyć w tego i nie wiesz w ogóle, co się stało i marzysz tylko o tym, żeby wrócić, żeby znowu wszystko było takie proste jak wtedy, że po prostu jeżeli jest mama i ona cię przytuli, to ci wystarczy, zaraz wyjdziesz z kolegami pograć w piłkę, wypijesz kakao, wszyscy jeszcze nie macie, wiesz, każdy jest jeszcze na równym poziomie, nie wiesz, co cię spotka, a jeszcze te wojny, że tak naprawdę my się wkurzamy i walczymy, poświęcamy zbyt wiele dla rzeczy, o których potem tak naprawdę nigdy nie chcieliśmy. Ktoś nam wmówił, że my je chcemy, albo my sami sobie wmówiliśmy o tym. Ja mówię, znaczy przynajmniej ja tak miałem. I to nie chodzi o to, czy jestem aktorem, czy muzykiem, bo to chodzi o to, że jestem człowiekiem, bo to wiesz, że zawód jest naprawdę tylko zawód, ale wydaje mi się, że emocjonalnie i jakby tak po ludzku jesteśmy wszyscy podobni. No i ta piosenka jest o takiej bezradności i o tym, o tej takiej chęci, żebym, ja przynajmniej mam taką, żebym znowu spojrzał na świat jak dziecko, ale nie naiwnie, tylko z taką ufnością i z takim przekonaniem, że to wszystko jest piękne i że to jest wszystko też dla mnie. Jeżeli coś mi się w tym świecie nie podoba, to nie przez to, że ten świat jest zły, tylko przez to, że ja go takim stworzyłem. No to mniej więcej o tym jestem. No, muszę przyznać, że to jest jeden z bardziej dla mnie takich ważnych utworów i ja uważam, że to jest jeden z moich lepszych utworów. Jestem z niego bardzo dumny i pod względem tekstowym i emocjonalnym i muzycznym. Bardzo, bardzo lubię ten utwór.
Paweł, powiedziałeś o tych wspomnieniach, tych zapachach z dzieciństwa i wspomnieniach. Słuchaj, mam do ciebie teraz takie pytanie. Czy tobie łatwo jest znaleźć właśnie takie rzeczy, jakie miał na przykład pisarz Marcel Proust, jak miał tą swoją Magdalenkę, która pozwalała mu, wiesz, poczuć, tak przenieść się jakby do tych lat dziecięcych i poczuć to właśnie ten zapach, co się gotowało w kuchni i tak dalej. Czy łatwo ci przychodzi tak w życiu teraz znaleźć takie momenty? Czy na przykład, nie wiem, napisanie tego utworu Synku Mój było też takim właśnie przeniesieniem się trochę do tych lat dziecięcych twoich? Czy też ci tak pomogło, że się lepiej poczułeś, że właśnie, wiesz, taki obrazek wywołało to, że pisałeś to i że zrobiłeś to? To nawet nie chodzi o te obrazki, to mi pomogło tyle, że ja nazwałem sobie pewne rzeczy, jakby zdiagnozowałem swoje tęsknoty i potrafiłem je nazwać. No wiesz, ja teraz, ja akurat jestem tak, że ja się dużo przeprowadzałem, ja nie mam takiego jakiegoś swojego miejsca, że moi rodzice już nie mieszkają w domu, w którym ja się wychowałem, też tych domów miałem, nie mam takiego swojego miejsca, wiesz, na ziemi, że to jest moje, ja jestem taki, że tak powiem, wszędobylski. Wobec czego to mi bardziej chodzi o taką beztroskę w relacjach z ludźmi i w postrzeganiu drugiego człowieka. Ja nie jestem jakiś przywiązany do żadnego miejsca. Czasem wydaje mi się, że to jest dobrze, że nie mam jakichś takich sentymentów, że na przykład no, się mogę przeprowadzić, mogę przejść w małym mieszkaniu, w dużym, jest mi to obojętne. Ale jak na przykład patrzę na chociażby na moją żonę, czy na kolegów, którzy mają jeszcze cały czas ten rodzinny dom, że to jest ich pokój, który to był pokój jeszcze 20 lat temu, ja już tam mieszkam zupełnie inna osoba, już tam nie mam wstępu. Wobec czego nie mam takich sentymentów związanych z miejscem. Bardziej mi chodzi, że mam takie sentymenty związane z moim postrzeganiem świata wtedy i z tym, jakim byłem człowiekiem, co chciałem dać światu, co mi się wydawało, że jest słuszne i że myślałem, że będę miał na tyle odwagi, determinacji i takich, żeby podejmować tylko i wyłącznie słuszne decyzje. Zostań przy mnie, kochaj mnie. Nie chcę zmienić się w głaz. W głaz. Popatrz, popatrz na mnie. Synku mój za nami, teraz popatrz na mnie, przed nami, utwór numer 8. To też utwór obok Ja tak umiem, obok Wracaj, obok Żmijowiska, utwory, które wyszły wcześniej i już je poznaliśmy. Z tym, że tak, o Żmijowisku już rozmawialiśmy, że to na potrzeby serialu, więc też moglibyśmy go trochę zostawić na boku, mi się wydaje, jeżeli chodzi też o taką tematykę, dlatego że Popatrz na mnie to też taki utwór bardzo pozytywny, też dobrze w radiu go można usłyszeć, bo pasuje, a oprócz tego też mówi o jakiejś takiej relacji, też o jakimś, nie wiem, o dwóch osobach, które darzą się, nie wiem, uczuciem, robią coś dla siebie. Tam są też takie emocje i uczucia, które można spotkać we Wraca i w Ja tak umiem. I Czy czy to tutaj... jest... Czy to było, przepraszam Paweł, czy jeszcze tylko dokończę, czy to było specjalny taki zabieg, żeby te utwory wydać jako pierwsze, a te takie najbardziej charakterystyczne, dlatego że zostawiłeś dużo takich innych charakterystycznych utworów, które dopiero teraz wychodzą razem z płytą, o których już, niektórych już powiedzieliśmy wcześniej, chociażby Synku mój, czy Milcz, a jeszcze przejdziemy do Po mojej stronie, na przykład bardzo ciekawy utwór. Specjalnie to zrobiłeś z tymi trzema takimi utworami, o których już właśnie mówiliśmy? Tak, to był taki jakby zabieg, że chcieliśmy je wypuścić jako pierwsze, żeby tak jasno określić tematykę płyty i te trudniejsze, które nie mogą być w radio, no to już trzeba kupić płytę. Też popatrz na mnie, to też jest bardzo ciekawe, bo to też jest taka historia za tą piosenką, że mam takiego przyjaciela, który naprawdę wiele można o nim powiedzieć, ale ja bym nigdy nie powiedział, że on ma w sobie jakieś zasoby wrażliwości, wiesz. Taki radomski ziomek, to wiesz, taki. No i przychodził kryzys z żoną, no i oczywiście spotkaliśmy się, gadamy. I ta osoba, której bym nigdy nie, co dla mnie było bardzo wzruszające, której nigdy bym nie podejrzewał o takie pokłady romantyzmu. Nagle, wiesz, powiedziała, stary, wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że ona już na mnie nie patrzy tak jak kiedyś. Jak ja mam teraz żyć? I to mnie jakoś tak ujęło, że to był zalążek tej piosenki i tego, dlaczego to było, że to jest super w każdym związku, żeby cały czas to odkrywać na nowo, żeby patrzeć na kogoś tak jak pierwszy raz, wiesz, że
że nawet jak ci ktoś nudzi, to żeby wracać do tego, co było na samym początku, jak się poczułeś, jak zobaczyłeś tę osobę, wiesz, pierwszy raz, bo potem wiesz, jesteś facetem, masz, nie wiem, czy masz żonę, nie znam, czy dziewczynę, jesteście razem i nagle poznajesz jakąś dziewczynę i wydaje ci się, że Jezus Maria, jak ona na mnie zrobiła wrażenie, ale jak sobie przypomnisz, jakie na tobie zrobiła wrażenie twoja żona, jak ją zobaczyłeś pierwszy raz, czy dziewczyna, to widzisz, że to jest nic, że to jest po prostu. No i o tym jest ta piosenka. Gdzie żaden ludzki duch nigdy nie był sam. Utwór numer 9 po mojej stronie. Utwór to jest jedyny utwór z fitem, jedyny utwór z gościem na całej płycie. Jest tutaj Kękę, czyli Piotr Siara. O tym, że znacie się, Paweł, to już wiemy od jakiegoś czasu. Ty wystąpiłeś między innymi na utworze Kękę, na jego płycie. Oprócz tego przyjąłeś nominację od niego do Hot 16 Challenge, więc wiemy, że tu relacja jest, dlatego że on też urodził się w Radomiu, ty mieszkałeś i ciebie Radom ukształtował. Powiedz mi, czemu to jest jedyny fit i czemu akurat ten utwór? I w jak dużym stopniu też Kękę zaangażował się w stworzenie tego utworu z tobą? Czy była to tylko ta zwrotka? Czy też, jeżeli chodzi o sam ten klimat, który jest dość gęsty, bo jest to utwór naprawdę z gęstym klimatem, chyba jako taki jedyny, nie wiem, może Kraków moglibyśmy wymienić, że Kraków ma też taki gęsty klimat. Czy Kękę też dołożył do takiego właśnie jakieś pierwiastki od siebie? Jak to wyglądało? No wiesz co, przede wszystkim no, to jest mój serdeczny przyjaciel i ja jakby nie wyobrażam sobie, żebym zrobił duet, tak jak na przykład miałem różne propozycje, nagle duetów, wszyscy chcieli duety. Dla mnie tam, ja podchodzę do muzyki jednak bardzo osobiście i bardzo poważnie i żeby zrobić z kimś duet, to muszę, wiesz, bardzo dobrze z nim znać i wiedzieć, że mamy podobne spojrzenie na świat, na muzykę, chociaż wiesz, jesteśmy z innych gatunków. I ja Piotrka bardzo cenię jako muzyka, bardzo dużo się od niego uczę jako od człowieka, jest naprawdę fantastycznym człowiekiem i jego twórczość jest też dla mnie bardzo ważna. I zrobiliśmy pierwszy utwór, bo już długo chcieliśmy coś razem zrobić, długo się nie udawało, potem udało się, powiedz mi czemu, na płycie Piotrka. I chcieliśmy zrobić coś jeszcze razem, bo nam się podobał. Ja mu wysłałem ten utwór, tą prewkę, żeby on się dograł. Rozmawialiśmy długo, o czym dla mnie jest ten utwór, o czym jest dla niego. Żeby się wbił i rzeczywiście nagrał tekst. A potem bardzo się zaangażował i też rzeczywiście, że ta forma, która teraz jest, ona była zupełnie inna i cały czas coś nie grało. I to, że ona wygląda tak, jak wygląda muzycznie, to też jest dzięki Piotrkowi, który powiedział, to spróbujcie to tu, przesuńcie to. Nie, to ja nie wejdę w tym momencie, co miałem wejść, tylko wejdę gdzie indziej. I rzeczywiście się też zaangażował bardzo, bardzo muzycznie. A też myślę, że dla niego to była przygoda, bo nigdy chyba nie rapował do takiego utworu z takim instrumentarium. Niech to będzie też moje, moje, niech to będzie też moje, moje. Utwór numer 10, Paweł, Moje, to utwór, który zamknąłby taką trójkę dla mnie utworów, może nie kompletnie z innego wymiaru, ale bardzo, bardzo, bardzo innych, bardzo różniących się od całego materiału. Dlatego, że tak, jest Kraków, mieliśmy teraz utwór, który omówiliśmy po mojej stronie z Piotrem, z Kękę. I teraz jest Moje. Utwór Moje, ty nawet na swoim Facebooku napisałeś ostatnio do fanów, że mogą się zdziwić, jeżeli chodzi o muzykę przede wszystkim w utworze Moje. Pierwsze skojarzenie, jak wchodzi ta nuta, to tam jest ta nuta folkowa. Też mi się znowu Hoosier trochę przypomina, ale tylko na samym początku, dlatego że później jest coraz bardziej grubo. Jest tam rzeczywiście bardzo dużo miejsca zostawiłeś. W tym utworze, o tym miejscu, o którym wcześniej mówiłeś, że jest takie bardzo ważne, muzyczne, żeby każdy tak gdzieś tam zakotwiczył. Jest tam wszystko, jest dosłownie wszystko w tym utworze. I jeszcze na końcu ta, nie wiem, ta samba, jakiś Santana z gitarą, no, ta, po prostu jest Santana. Tam wszystko. Tak, no wiesz co, no ja nagrałem tą prewkę i wysłałem Łukaszowi i Łukasz, pamiętam, że dzwonił do mnie i mówi, słuchaj, mam pomysł, ale nie wiem. Czy się odważysz. Bo Łukasz ma coś takiego, że w pewnym momencie mówi, że zaczęło go to śmieszyć. Jak on mi wysłał, wiesz, ten utwór, bo to równie dobrze z tego numeru można by było zrobić
zwykłą balladę. To jest w ogóle taka dygresja, że na tej płycie mieliśmy tyle czasu, że niektóre utwory mają aranżacje gotowe i potem sobie wybieraliśmy. Kiedyś może nagramy, wydamy jakiś, wiesz, wersję deluxe z różnymi aranżacjami tych samych utworów. Ale mi się tak to spodobało. Potem Łukasz mówi, no to kurde, dodajemy Krzyśka Łochowicza, niech on fajnie takiego Paco de Lucia. No i był Paco de Lucia i potem jeszcze mówimy, kurde, jeszcze te trąbki. Jeszcze na końcu mi się skojarzyło, że kurde, a weźmy to coś, jeszcze przyspieszmy to, żeby na koniec było takie, dobra, jach, to brzmi jak Santana, no to dajmy gitarę taką, że szukamy takiego brzmienia, jak ma Santana. I jakby to było na takim, ten utwór był robiony na takim fanie, już wszystko było gotowe. Ja mówię, ta końcówka jakoś mi się z taką knajpą skojarzyła. I z tym wszystkim mówię, Łukasz, weź jeszcze włącz mikrofon, jak tutaj coś pokombinuję i te wszystkie te śpiewki zrobiliśmy, jak utwór był gotowy na tak narympał. Także ja bardzo lubię ten utwór muzycznie, on jest też moim zdaniem, tak czuć aż tam taką wolność i radość tworzenia i za każdym razem, jak go słyszę, to jestem naprawdę uśmiechnięty. No bo szczególnie, że mamy tam chyba przynajmniej, nie wiem, przynajmniej minutę albo nawet więcej tego fragmentu takiego typowo muzycznego. Powiedziałeś, że tam tak jakbyś był w barze. Mi się też takie skojarzenia, które nasuwają oprócz tego Santana, oprócz tej samby, latynoskich dźwięków, to tam też taka jakby trochę indyjska muzyka w tym tam pewnym fragmencie takim idealnym właśnie do tańca. Trochę jakby inne, ale nieco inne klimaty niż te takie nasze polskie znane, tylko właśnie taka nutka jakaś indyjskiej typowej takiej muzyki tanecznej, takiej na zabawy. Wiesz co, no szczerze mówiąc, chyba o indyjskiej muzyce nie myśleliśmy, bardziej myśleliśmy o takim właśnie grupa Januszy w barze, którzy, także może to bardziej w tym kierunku to szło. Z nadzieją, żeby znów pojawił się mój Bóg, pojawił się mój. Numer 11, Czekając, akustyczny, spokojny akcent, no znowu, tylko na początku raczej, dlatego że później też się trochę to zmienia. Właśnie ten utwór Milcz, po tych dwóch poprzednich utworach, które mają czas na rozwinięcie się, tutaj też jest coś takiego, że ten utwór Czekając niby jest też taki nostalgiczny, spokojny, ale też się później rozwija. Jaka historia tkwi za tym utworem numer 11, Paweł? Ten utwór chcieliśmy nawiązać do dobrej muzyki lat, nie wiem jak to powiedzieć, 70., że te utwory właśnie mają taki czas, a on w ogóle na początku chciałem, żeby on się nazywał Apokalipsa 2020. Poważnie? Bo ja cały czas mam jakieś takie poczucie, że coś, co znamy, co było, jakoś się rozpada i zmienia i nie wiadomo, jak się w tym odnajdziemy, nie wiem, wiesz, teraz wobec czego tak jakby a muzycznie chcieliśmy, żeby to tak właśnie rosło, żeby od takiego, wiesz, od takiego, nie wiem, jakby to że tak coś mówisz, komuś tłumaczysz, coraz bardziej się nakręcasz i w końcu, wiesz, od szeptu do krzyku, ale to nie jest krzyk, że jesteś na niego zły, tylko że to, co chcesz powiedzieć, jest już takie, że nie masz innych środków wyrazu, jak tylko to wykrzyczeć. I taka myśl jakby przewodnia była w tym utworze. No bo tam też jest to miejsce na muzykę, o którym cały czas mówimy, bo to jest jej... To dla mnie było bardzo ważne. Znaczy, tak jakby z Łukaszem na to nastawiliśmy, żeby zostawić miejsce na muzykę na tej płycie, żeby po prostu jak z kimś rozmawiasz, to jak mu chcesz powiedzieć coś ważnego, to żeby miał czas, żeby ci odpowiedzieć, żeby się nawiązała relacja, a nie tylko takie, no ale świetna muza. Tylko żeby to było takie, kurde, bardziej, ale ja coś tam, żeby to bardziej na emocje działało. Moim zdaniem to jest niemożliwe, jeżeli nie zostawimy ludziom takiego czasu na to, żeby się osadzili. Przynajmniej ja, że ja nie potrafię, jak mam taki szybki utwór, to świetne, ale ma świetny głos, ale świetnie gra, no i tyle. I potem idę i jakby to nic we mnie nie zmienia, a ja jakby zawsze słuchałem muzyki i to mnie w niej pociągało, że ona jednak coś we mnie zmieniała i odkrywałem w sobie coś, czego o istnieniu, czego wcześniej nie wiedziałem. Proszę, nie rób zdjęcia.
zapamiętać. Numer przedostatni, 12, Chmury. Jest to utwór też inny, ale wydaje mi się, że inny już nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, tak jak te poprzednie trzy, które były takie główne, przynajmniej dla mnie, wyraziste. Ten utwór jest charakterystyczny, dlatego że ma tu taki charakterystyczny przekaz. Szczególnie dla młodych ludzi. Wiesz, cytaty z tego utworu, wiem, że nie pamiętasz, nie zrobiłeś zdjęcia, czy taki zachód słońca nie wzruszy cię ze zdjęć. Są to takie fajne fragmenty, dlatego że tekstowo, jak przesłuchałem całą płytę, to jakoś tekstowo ten utwór Chmury nie tyle, że mnie uderzył, tylko jakoś tak został ze mną na chwilę, bo rzeczywiście traktuję o czymś, co jest w tej chwili bardzo powszechne. Czy odnosisz się w tym utworze też, nie wiem, do swoich fanów, którzy na przykład, nie wiem, siedzą z tymi nosami w telefonach na koncertach i że nie odczuwają tej chwili? W ogóle ta piosenka powstała w momencie, kiedy zrobiła się jakaś afera, bo ja po prostu nie robię sobie selfie, nie można sobie zrobić zdjęć, bo zaczął mnie to denerwować. Po prostu każdy ma telefon i tak naprawdę nie jest ważne, kim jesteś, tylko byle mieć selfie. Nieważne, czy to jesteś ty, byle morda znana. I miałem nawet czasem, wobec tego przestałem to robić. Też według mnie te telefony, też widzę to po moich dzieciach, po sobie, po wszystkim, bo to jest kilka rzeczy się na to złożyło, że bardzo mnie denerwuje, że one zniszczyły relacje, że teraz jest w ogóle, że kogoś polubisz na telefonie, albo nie polubisz, polubisz to, co on robi, to jak wygląda, jak ten, albo nie polubisz, takie szybkie właśnie, o czym mówiłem, szybkie wydawanie opinii, szybkie ocenianie, cała dyskusja społeczna teraz się przeniosła na memy, nie ma jakiegoś takiego skupienia się na niuansach, na tym, co naprawdę ważne, tylko kto komu bardziej go śmieszy, kto kogo bardziej dopieprzy, jakby to jest dla mnie wszystko takie, bardzo się łączy, zatraciła się jakaś taka wrażliwość, taki właśnie spokój, że nie ma na nic czasu, takie traktowanie drugiego człowieka instrumentalnie. Bardzo dużo rzeczy jest tak, że ja nawet się spotykam z kimś, kogo znam i on coś mówi, jest jakiś niepewny, a potem w SMS-ach nagle jest wylewny, wiesz. No to jest strasznie, strasznie dziwne. I miałem taką sytuację, że takie miałem te przemyślenia i siedziałem sobie u siebie na balkonie. I wiesz co, coś tam scrollowałem, chociaż wiesz, ja nie mówię, że internet jest zły, bo dla mnie to jest w ogóle jako niezależna produkcja, to cały tylko dzięki internetowi ja funkcjonuję, tylko chodzi o to, jak tego się używa. Ale w każdym razie, siedziałem na tym balkonie i scrollowałem i patrzę, fantastyczne chmury są na niebie. I pamiętam znowu z dzieciństwa, czy ten powrót, że godzinami potrafiłem ją, nawet z kolegami, z mamą, ze wszystkim, z bratem, mieliśmy, co przypominają chmury. Wiesz, nie wiem, czy ty się tak bawiłeś, że tak, jakiś kształt i tak dalej. Statek, a to jest muszla, a to jest to. I stary, ja patrzyłem te chmury i nic mi nie przypominały. Wiesz, zrób sobie tak, że spójrz teraz w chmury po tych latach i czy one coś ci przypominają. I wiesz, to jakoś tak było, że też były jakieś koleżanki moich dzieci, wziąłem je, patrzcie w niebo, co są te chmury? I nic. I to jakoś mnie uderzyło, tak? Że te chmury już nikomu nic nie przypominają, a one są takim, wiesz, malarstwem Pana Boga. I mi nic nie przypominają. I to jest, to zrobiły właśnie to, że po co mam oglądać te chmury, czy czekać na coś, czy dla jak nie mam wzruszyć, nie wiem, Garbatka, która dla mnie wydawała się największym po prostu zalewem na świecie, jak ja sobie zaraz wpiszę Malediwy i gdziekolwiek nie pojadę, to będę żałował, że tam nie jestem. I jakby o tym jest ta piosenka, że życie jest większe niż ten ekran 5x5, czy tam ileś akurat to się rymowało. I jest dla mnie bardzo ważny ten utwór i jakby to też mnie utwierdza w tej sytuacji, że nie będzie zdjęć ze mną, po prostu nie będzie. No i tyle. No oczywiście tam, ja nie mówię, że z nikim, ale jak kogoś znam, czy coś, ale nie ma ja w ogóle opcji, bo po prostu chmury już nic nie znaczą, już nic nie przypominają. To jest straszne, ja nie chcę żyć w świecie, w którym dzieciom chmury nic nie przypominają.
Paweł, a jeżeli chodzi o ciebie prywatnie na wakacjach, to czy starasz się zapanować nad tą chęcią, nie wiem, zrobienia jakiegoś zdjęcia? Jak to wygląda u ciebie? Tak prywatnie, Ja mam pstrykasz po czy. prostu sytuacja prywatna, nie robię zdjęć. Jak ktoś jest namolny, to ja jestem grubiański i niemiły. I po prostu, ale tak jak wiesz, potem się ludzie przyzwyczajają, jak się turnusy zmieniają, to już wiadomo, że. I nigdy nie miałem jakiejś takiej sytuacji, żeby ktoś był. No najgorzej jest, że wiesz, przychodzi 4-5-letnie dziecko i ty widzisz, że to rodzic wysyła, nie? No ma w dupie, że to jest domagała, bo chce się bawić po prostu na tej plaży. Nie idź do pana, zrób sobie zdjęcie. Wiesz, i to jest jakby masakryczne. No i po prostu nie robię, ale nie robię też z tego jakiejś żadnej afery. Dla mnie nie ma problemu, że ktoś przyjdzie i się zapyta, bo też to rozumiem. Ale jest problem, jak ktoś nie rozumie, że ja odmawiam. Bo to jest moja sytuacja. Ja też mam dzieci, o których myślę i to nie jest fajne, że wiesz, że ktoś przychodzi i chce zdjęcie z ojcem, bo one są małe, nie rozumieją tego, wobec czego tego nie robię i nie mam zamiaru. Tam też Szczególnie warto wtedy, muzycznie tak? powiedzieć, że tam Łukasz Właśnie chciałem Poprawski, spytać. tak, Łukasz Poprawski naprawdę solo na saksofonie na końcu. No właśnie o to chciałem spytać w tym momencie, Paweł. Właśnie to było moje ostatnie pytanie, chciałem przejść do rzeki. Jeśli chodzi o instrumenty dętek, kto tam tak ładnie gra pod koniec ta solówka? No To proszę, jest powtórz Łukasz. jeszcze raz. Łukasz Poprawski to jest naprawdę wybitny jazzowy saksofonista, fantastyczny człowiek i no i genialną zrobił tą solówkę i też ona miała być krótsza, ale jak usłyszeliśmy, co on zagrał, to nie, to musiało wyjść w całości. Jeszcze jakieś takie brzmienie miał trochę, mi się to skojarzyło z Englishman in New York, w ogóle z takim Stingiem. No, fantastycznie, fantastycznie to brzmi moim zdaniem, dlatego weszła cała solówka. Jeśli cię nie ma, to wszystko to żart. Jeśli mogę cię kupić, to nic nie jesteś wart. No to ostatni utwór, 13, czyli utwór Rzeka. O chmurach powiedziałeś, że bardzo ważny utwór dla ciebie. W chmurach, jak rozmawialiśmy, to wspomniałeś też o tych chmurach, które są tak jakby tym malunkiem takim Pana Boga. Wobec tego moje pytanie, czy ten utwór Rzeka jest związany też troszkę chociaż tematycznie i tym, jak bardzo ważny jest dla ciebie z chmurami i czy... Właśnie o co chodzi, bo tam jest ten tekst na przykład, że miałeś przyjść przez człowieka, nie chcecie znać tylko z ksiąg. Czy to jest właśnie konkretnie o Bogu, czy jaki jest temat tego utworu? To jest bardzo taki osobisty utwór, który powstał takim rzutem na taśmę. Jak mam być szczery, ja jestem jakby tutaj nie ukrywam wierzącym, przechodzącym kryzys. Nie wiem, czy już w Polsce teraz Kościół. No masakra, jest po prostu jest masakra i nie ma w ogóle nie widzę ratunku znikąd. Wszyscy zawiedli, wszystko można kupić. I tak jak mam być zupełnie. Ta piosenka została napisana po wielkim czynnym ślubie Jacka Kurskiego w Ławnikach, co było dla mnie jakimś takim gwoździem do trumny, jak się przychodzi przez ten taki kryzys, bo wiesz, bo to, co ludzie tam mówią, ale jakby miałeś przyjść przez człowieka, to znaczy ja nie chcę słuchać już, ja chcę zobaczyć, no to żyj według tego, co mówisz, bo jakiś pokaż mi charyzmat, pokaż mi, że naprawdę to wszystko jest żyjące, a nie, że wiesz, że no, że wszystko można załatwić. Tu się okazują afery pedofilskie nierozwiązane w sposób haniebny, mają to w dupie, chronią się, nikt nic nie wie, po prostu ja wiem, że to wszystko było w Irlandii, a to dla mnie nic nie znaczy. Ja chcę po prostu, żeby ci ludzie ponieśli konsekwencje i odeszli wszyscy, bo wiesz, no te teoretycznie to każda religia jest spoko. To ja muszę wiedzieć, że ci ludzie, którzy są po drugiej stronie i mówią mi, jak mam żyć, że oni sami wiedzą, co to jest cierpienie, co to jest bieda, co to jest. Jeżeli tego nie ma, to wiesz, jeżeli ja mogę kupić sobie wszystko, no stary, być może, ja nie wiem, ja nie oceniam, być może pan Jacek Kurski, należał mu się ten rozwód po 30 latach przy trójce dzieci, tylko mam dużo znajomych, którzy przez 12 lat się nie mogą rozwieść, ale nawet jak się rozwodzą, to potem nie trąbią o tym, wiesz, w prasie, nie dają Twitterów, że z żoną teraz mają się koronki i dziwnym trafem msze z Łagiewnic są w TVP. Zapewne za grube pieniądze. Wobec tego to jest taki mój krzyk rozpaczy, bo jestem zrozpaczony, po prostu.
jako osoba, która, dla której jakby Jezus jest ważny, który jest katolikiem, jestem zrozpaczony, bo ja nie widzę w ogóle pomocy. Ja myślę, że nie wiem, ja nie widzę w ogóle wsparcia. Mógłby tych wszyscy hierarchowie w Polsce powinni odejść, odejść, odejść. Wszyscy, nieważne czy są winni, czy nie, wszyscy. I to jest jakby taki mój krzyk rozpaczy, bo to jest dla mnie bardzo ważne i jestem zrozpaczony i tak, tak mogę powiedzieć. I że oddalają mnie od Boga i nie mam ochoty chodzić do kościoła po prostu. A jeżeli chodzi o sam tytuł rzeka, to wybrałeś go też tak trochę filozoficznie, jeżeli chodzi o samą rzekę, jako wiesz, że wszystko płonie, taki dowód przemijania, ten mniej więcej klimat do tego? Wiesz, to, no chodzi mi, to jest taka symbolika, że powiedzmy rzeka łaski, że jeżeli, naprawdę, że jeżeli jesteś i nie dociera do mnie w ogóle to, co oni mówią, bo nie ma tego, ja nie widzę w nich ciebie żyjącego, to zanurz mnie w jakiejś rzece, to zrób coś, jakiś cud, żeby po prostu, to wiesz, oczyszczenie może, tak? Oczyszczenie, że jak ja sobie, wiesz, no ja mogę przeczytać, słuchać rekolekcji wszystkich największych ten, ale potem oni się kompromitują jako ludzie, a jest wiele osób, którzy tego nie robią, a no i tak, no i to jest jakby taki mój krzyk rozpaczy i taki wyraz mojej takiej niepewności. No i właśnie ten utwór 13 to jest utwór, którego szukałem, powiedziałem ci na samym początku, że szukam spokojnego utworu i że go znalazłem. To znalazłem jeden jedyny. No rzeka według mnie to jest jeden jedyny taki spokojny utwór na tej płycie z takim klimatem. Paweł, płyta wraca i Paweł domagała. Właśnie zrobiliśmy sobie małe track by track, przeszliśmy 13 utworów. Ale oczywiście rozmawialiśmy przede wszystkim o tym motywie tego zostawiania miejsca muzyce, więc każdy, kto nas słucha w tym momencie, musi przesłuchać płytę, dlatego że no nie dowie się z naszych słów, jak to wszystko wygląda, gdzie jest ten moment dla muzyki, bo ciężko nam to przekazać. Paweł, płytę podsumowaliśmy i chyba teraz moglibyśmy na chwilę wrócić jeszcze do tematu filmowego, jeżeli masz czas. Okay. Dlatego, że o to też chciałem cię spytać, dlatego że tak, bardzo ważna data jest data 20 listopada dla ciebie, dlatego że twoja trzecia płyta Wracaj, ma premierę, ale czekają cię też inne ważne daty w tym roku, dlatego że tak, 25 grudnia, jak już jesteśmy filmowo, to pojawi się film Na chwilę na zawsze, tak? O nim ostatnio widziałem. No to też wiesz, myślę, że poinformujemy, kiedy będzie premiera. To nie jest chyba możliwe, żeby wtedy była. Także na pewno poinformujemy, jak będzie premiera, bo moim zdaniem warto czekać na ten film. Rzeczywiście tutaj byłem i pomysłodawcą, i współscenarzystą. I są piosenki z tej płyty wykorzystane dwie w filmie, a muzykę ilustracyjną robił Łukasz Borowiecki, z czego wszystko w rodzinie. Reżyserem jest Piotrek Trzaskalski, bardzo taki, wiecie, twórca Ediego czy Mój Rower, bardzo taki poetycki, pełen poezji i magii reżyser. I wyszedł naprawdę taki piękny, wzruszający, mądry film i mam nadzieję, że uda się wstrzelić w taki czas z premierą, żeby jak najwięcej osób mogło go zobaczyć. Teraz są trudne czasy, wobec tego poinformujemy, kiedy on będzie miał być w grudniu, ale no jest jak jest teraz. Jeżeli chodzi o samą tematykę tego filmu, to w tym filmie jesteś Borysem, tak? Z tego, co czytamy z opisu, czyli byłym rockmanem, niegdyś popularnym, który teraz wyciąga z dołka trudną młodzież. I tam jest ta właśnie, dążę do tego, że tam jest ta osoba tej przyszłej gwiazdy, tej młodej dziewczyny, która jest na tej drodze muzycznej. Wobec tego pytanie do ciebie, Paweł, dlatego że z opisu wiemy, że to nie będzie komedia, to nie będzie żadna typowa produkcja, w której na przykład wcześniej wystąpiłeś, tylko że sam mówiłeś w wywiadach, że jest to coś o uczuciach, o odkupieniu win, o kinie takim pięknym, poetyckim, wzruszającym. Wobec tego moje pytanie, czy jest to taka mała projekcja trochę dla ciebie, jak twoje życie, nie wiem, może wyglądać za 10-20 lat, że rzeczywiście będziesz takim muzykiem, który już te najlepsze lata ma za sobą i czy, nie wiem, czy chciał, dlatego że jesteś współautorem scenariusza, to też podkreślmy, wobec tego, nie wiem, czy będziesz chciał kiedyś pomagać też, wiesz, spełniać taką rolę wychowawczo-pedagogiczną i czy na przykład, nie wiem, to jest przestroga dla ciebie, żebyś, nie wiem, żebyś nie musiał kiedyś odkupywać swoich win i pomagać komuś, bo sam zrobiłeś błędy? Jak to wygląda? Oczywiście, no to jest... Czy ja bym sam chciał być? No, myślę, że ja się nie nadaję, żeby być terapeutą młodzieży. To jest lata praktyki i lata... Czegoś oczywiście, jakbym mógł jakoś pomóc, to bardzo chętnie, ale...
Wiesz co, ale to jest taki film o takiej, o tym, bym to powiedział, to jest grupa niedokochanych ludzi, że tacy do utulenia, do dokochania i że tak naprawdę możesz mieć wszystko, ale jak nie masz tej takiej miłości i pojawiają się uzależnienia w młodym wieku, to wyjście z tego jest bardzo trudne i droga przez to jest o tym, że nie ma takiego dołka, z którego można nie wstać, aczkolwiek to jest bardzo trudne i że to życie też się wiąże z cierpieniem, ale ta miłość gdzieś czasem tłumaczy to cierpienie. I też jest trochę o tym, bo to nie wiem, czy zdradza, że Milcz będzie piosenką taką, która będzie promowała ten film i myślę, że dużo jest takich łatwych opinii na temat ludzi, nie znając ich historii. I też o tym jest ten film, że to, co nam się wydaje na pierwszy rzut oka, jest takie łatwe, proste życie, tak naprawdę takie nie jest i za tym stoi dużo, dużo, dużo więcej czasem dramatów, czasem cierpienia. I że tak naprawdę jedynym lekarstwem na to jest miłość. A czy Paweł, utwór Chmury też znajdzie się w tym filmie, czy nie? Nie, nie. To taki nie. Mój strzał, bo teraz to jest tak skojarzyłem. Chciałem spytać, czy ten utwór też, dlatego że to tematyka, też wydaje mi się, że mógłby się tam odnaleźć. Paweł, czekamy jeszcze na jedną produkcję, tak? Bo czekamy, znaczy z tych takich bardziej znanych, o których my wiemy, bo ty tam pewnie wiesz o innych produkcjach, o których ja pewnie nie wiem. W jak morderstwo, tak? Na to też czekamy, jeżeli chodzi o nowe produkcje. Tak, to premiera ma być na jesień 2021. To jest komedia kryminalna w takim nawiązaniu do Agaty Christie. Fajna taka rzecz, bo po prostu zabawa taką formą, co rzadko się w kinie dzieje, że jest taka mocno, wiesz, mocno takie formalne zabiegi, co ja bardzo lubię w kinie. A oprócz tego ten wątek kryminalny jest taki nieoczywisty, bo bardzo, no bo ja się nie domyśliłem, czytając scenariusz za pierwszym razem, wobec tego albo jestem tak głupi, albo ten scenariusz jest tak dobry. Dlatego, że tam jest chyba mowa o tym, że tak, że jest jakieś śledztwo, a ty jako komisarz, Jacek Sikora, tak, masz doświadczenie tylko w łapaniu złodziei rowerów, tak? Tak, wszystko się dzieje w Podkowie Leśnej, wobec czego mała miastina, która nigdy nie zaznała dużych przestępstw i nagle jest morderstwo i to bardzo skomplikowane, w które są zamieszani bardzo poważni ludzie, ale tam jest tylko jeden komisarz, który jego największym sukcesem było odnalezienie, wiesz, kradzionego roweru. No i tak to wygląda. I czy będą to takie perypetie trochę jak takie, wiesz, że jesteś takim komisarzem, trochę takim niesfornym? Wiesz co, teraz mi przyszło do głowy, przyszedł mi do głowy taki jeden film. A czekaj, czy dobrze, okej. Okay. Film Kiss Kiss Bang Bang. Nie wiem, czy kojarzysz. Tam grał Robert Downey Jr. i to była taki trochę też kryminał, takie perypetie jego jako detektywa, które były dość takie niepotrzebne. Nie, to bardziej będzie taki, przynajmniej nie wiem, wiesz, to ten film jest dopiero jeszcze w trakcie, że taki bardziej na noże, o, coś takiego, że w takiej konwencji, coś takiego myślę, że przynajmniej mam nadzieję, że coś takiego to będzie. A jeżeli chodzi o muzykę, to też tam będzie twoja muzyka, będziemy mogli usłyszeć? Nie? Aha, tam nie. To jest śmieje, nie? Ja jeszcze chyba teraz na chwilę, na zawsze, to ostatnia rzecz i na razie to będę to rozdzielał. Tutaj wiadomo, na chwilę, na zawsze jest to tak moja, traktuję to tak bardzo osobiście, bo jestem i pomysłodawcą, i współscenarzystą i Łukaszowi muzykę ilustracyjną, wobec czego to jest zupełnie inna sytuacja. No to Paweł, podsumowaliśmy chyba wszystko z bieżących rzeczy. Najważniejsze daty to 20 listopada, premiera płyty Wracaj, Paweł Domagała i oczywiście na co czekamy, to na informacje związane z filmem, w którym wystąpisz. Ten film, tak jak mówiliśmy przed chwilą, miał być w grudniu premiera, ale w związku z sytuacją nie wiemy. Ale jeżeli ktoś będzie sprawdzał twojego Facebooka albo stronę internetową, to na pewno się dowie, kiedy... Będziemy informowali, na pewno... Szkoda by było tutaj też promocyjnie nawet odpuścić, bo zależy mi, żeby jak największa liczba osób zobaczyła ten film. No, wobec tego będę informował na bieżąco.
Paweł, ja Ci dziękuję bardzo. Gratuluję oczywiście. Miałem to zrobić na samym wstępie, ale myślę, że teraz nawet jest lepszy moment na gratulacje. Gratuluję z powodu wydania Twojej trzeciej płyty, dlatego że rozmawialiśmy pół roku temu poznałem Cię trochę lepiej, więc ta historia Twoja i Łukasza, ta historia wydania tego wszystkiego własnym sumptem, ta historia tego, tych takich trochę marzeń i nadziei, która w Was nie zgasła i dlatego jesteście w tym miejscu, w którym jesteście. Domagała Borowiecki, trzecia płyta wraca. I gratuluję Wam serdecznie. Życzę Ci, Paweł i Łukaszowi, żeby, nie wiem, za 2 lata, 20 listopada albo 16 listopada, żebyśmy mogli znowu porozmawiać o kolejnej płycie, dlatego że no to już chyba zawsze będzie listopad. Zawsze. To jest nasz amulet. Też pozdrawiam wszystkich tutaj, którzy są na pierwszym linii ognia, moją mamę, pielęgniarkę, także i wszystkich. No to ja też również pozdrawiam Twoją mamę i Paweł, Chicago, bo to też ważny temat, o którym tak za bardzo trochę nie mówiliśmy. Chicago w dalszym ciągu na Ciebie czeka, dlatego że miałeś tutaj być już no, miesiące temu, miałeś tutaj już być ostatnio, jak rozmawialiśmy. Tak, więc czekamy na Ciebie cały czas. Tak? Bardzo byśmy chcieli, to było nasze ogromne marzenie, żeby pojechać po tournée po Stanach. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie, jak jest, no, wszyscy wiedzą, nikt się pewnie też nie odważy, ale na pewno kiedyś przyjedziemy. Ja bardzo żałuję, w Chicago się z kolegą umówiłem, miał mi wszystko pokazać, co i jak. Miałem być z rodziną, z dziećmi, z żoną, z rodzicami. Także mam nadzieję, że co się odwlecze, to nie ucieczę i na pewno nadrobimy to. No bo Paweł, jeszcze tylko jedna sprawa odnośnie Stanów. Czy te Stany nadal są aktualne, jeżeli chodzi o tą waszą podróż poślubną, o której wspominałeś w wywiadach, że to był właśnie ten taki plan wtedy, że mieliście zachód? My już byliśmy 6 lat po ślubie, na podróży poślubnej. Byliśmy w Nowym Jorku na tydzień, sami we dwójkę, bez dzieci. I to było dla mnie niezapomniane przeżycie, bo jakoś wiesz, tak, ten Nowy Jork był dla mnie takim filmowym miastem i jakoś, wiesz, był dla mnie takim mitem magicznym i jeszcze byłem na koncercie w Madison Square Garden na Johnny Mayerze i chodziliśmy po teatrach i schodziliśmy go cały Manhattan na piechotę, wobec tego naprawdę, naprawdę mam nadzieję tam wrócić jeszcze taki, nie jako taki, wiesz, tylko na spokojnie. Nie jako speszony turysta, tylko już tak jako doświadczony trochę. Jako doświadczony, bo wiesz, mieliśmy tak mało czasu, że my wracaliśmy, byliśmy tak zmęczeni, bo chcieliśmy jak najwięcej zobaczyć, ale mam nadzieję, że jeszcze nie raz tam przyjadę. No to Paweł, Stany Zjednoczone na Ciebie czekają, Chicago na Ciebie czeka, 2021 rok, będziesz tutaj, miejmy nadzieję, że tu będziesz, będziemy mogli posłuchać na żywo utworów z płyty Wracaj, przypominamy wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim naszym widzom, że płyta Wracaj, Pawła Domagały właśnie ujrzała, możemy powiedzieć już, że ujrzała światło dzienne i jest znakomita, dziękuję Ci Paweł za ten wywiad i to wszystko. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. I ciesz się z tego owocu Twojego, czyli z płyty Wracaj, bo masz z czego po prostu i pozdrów oczywiście Łukasza, gratulacje również dla niego. Dziękuję Wam, panowie. Dzięki, do zobaczenia. Trzymaj się, cześć. Pa, pa.